dobre, gdy ktoś jest mądrzejszy od papieża, ale ten mój Mareczek to on zawsze jest tak głupio chytry, najmądrzejszy. Musi być po jego myśli. Podwieszone sufity w łazience, w kuchni wszystko on robił to własną ręką, że nikt by nie powiedział, że człowiek, który ma orzeczenie o niepełnosprawności, takie rzeczy wyczynia. Ale naprawdę ludzie przychodzą i się dziwią. Marek, to ty robiłeś? To ty robiłeś? Także proszę Państwa, ja tu nic nie robię, tylko obchodzimy urodziny, są jeszcze jakieś świeczki. Proszę Państwa, i nawet jakby ktoś był już bardzo głodny z wojny, to nawet ten placek może zjeść.